Was w drugim odcinku naszej serii o śladach religii w Tarnowie. Dzisiaj będziemy poznawać judaizm, a ze mną jest pan Adam Bartosz. Dzień dobry. Człowiek, który zajmuje się kulturą żydowską, judaizmem w Tarnowie. Skąd się ten judaizm tutaj wziął i dlaczego on odznaczył tak bardzo duży ślad w naszym mieście? Ja nie bez przyczyny zaprosiłem Was, abyśmy na tle katedry stanęli, bo to pytanie należałoby odwrócić, skąd się wziął judaizm, to raczej skąd chrześcijaństwo się wzięło w tym kontekście judaizmu. Przecież chrześcijaństwo, katolicyzm, religia chrześcijańska przecież wywodzi się wprost z religii judaizmu, z religii żydowskiej. I trudno to właściwie, jeśli mówimy o śladach judaizmu w Tarnowie, to możemy sobie zobaczyć resztki synagogi, możemy sobie na cmentarz zaglądnąć, próbować ślady mezuzy gdzieś znaleźć, no ale pamiętajmy, że to wszystko, co będziemy pokazywać, te ślady judaizmu, to właśnie stamtąd wywodzi się to, przed czym stoimy, czyli religia chrześcijańska. Nie mogłoby być religii chrześcijańskiej, gdyby religia judaizmu. W gruncie rzeczy to jest jeden ciąg tej samej religii. Dobrze, to w takim razie chodźmy poznać te ślady judaizmu w naszym mieście. Zapraszam. Świątynia w judaizmie to jest miejsce święte, które zostało zniszczone. Świątynia w Jerozolimie została postawiona przez króla Salomona, później odbudowana przez króla Heroda. Dotrwała do 70. lat naszego wieku, później ją Rzymianie zniszczyli i od tego czasu rozpoczęła się diaspora, rozproszenie Żydów i wtedy zaczęli budować sobie, wyznaczać różne miejsca do modlitwy. A nie mówi się, że to jest świątynia. Świątynia jest jedna, była, może się kiedyś odbuduje. To są takie właśnie miejsca do nauki. Gdyby porównać z kościołem katolickim choćby, czy z chrześcijańską świątynią, możemy mówić świątynia, w odniesieniu do tej budowli raczej nie jest uprawnione to określenie. To jest to miejsce święte, ale tam nie przebywa Bóg. Tak jak w kościele katolickim wierzymy, że Bóg w Najświętszym Sakramencie jest tam obecny w każdej chwili, prawda? Dopóki ten sakrament jest tam, to jest tam Bóg. Bóg jest wszędzie, w związku z tym trudno powiedzieć, żydowski Bóg w judaizmie, trudno powiedzieć, że to jest miejsce przeznaczone dla Boga, bo On jest wszędzie. To jest raczej miejsce przeznaczone dla ludzi, dla zgromadzenia. Mówi się dom zgromadzeń. Szul, taka nazwa, szkoła. Tu się studiuje się Torę. Dorosły mężczyzna, a dorosłym jest się, jak się skończy 13 lat, przechodzi się pewien obrzęd konfirmacyjny, bar mitzwa, i każdy mężczyzna od tego wieku powinien studiować Pismo Święte. Codziennie trzeba Pismo Święte. Trzeba przyjść do synagogi rano, po południu, wieczór. Trzeba odczytać pewne fragmenty Pisma. Także to nie jest miejsce w rozumieniu chrześcijańskim, które jest takim świętym miejscem związanym z samą obecnością Boga, ale jest to miejsce bardzo ważne. To szczególnie jest ważne, dlatego że tutaj, w tym miejscu, pod tą kopułą, modlili się bardzo świątobliwi tzadycy, świątobliwi rabini, których modlitwa uświęca to miejsce, dlatego tutaj pielgrzymują najbardziej ortodoksyjni Żydzi, Hasydzi, do tego miejsca. Tu się modlą, ponieważ wierzą, że ta modlitwa współczesna, ona jest z większą mocą wznoszona do Boga, ponieważ wcześniej to miejsce zostało uświęcone innymi żarliwymi modlitwami. Ale w synagodze można spać, można jeść, można, jak czytamy z opisów przedwojennych, właśnie szul, alte szul, czyli stara szkoła, bo w 1908 roku powstała nowa synagoga i wtedy tę zaczęto nazywać starą. No więc opisy są właśnie takie, że
całą dobę można było przyjść, można było tam się czymś pożywić i całą dobę świeciło się światło, bo zawsze ktoś tu studiował Pismo Święte. Natomiast na środku była bima. To, co tu stoi, to nie jest bima właściwie, bo bima to znaczy podwyższenie. Między tymi słupami, które podtrzymywały strop budowli, stał stół, pulpit właśnie, to jest ta bima, wywyższenie, na której się otwiera zwoje tory i się modli. Czyli naprawdę bardzo, bardzo ważne miejsce. No, z punktu widzenia judaizmu, tak, to jest ogromnie ważne miejsce, miejsce, gdzie się ludzie gromadzą, modlą, nauczają, przede wszystkim uczyć się, czytać się Pismo. My mówimy, czasem modlą się z tory, Żydzi, czy jakoś tak, nie temu, czyta się Pismo Święte i stara się go zrozumieć, interpretować. Takich synagog było w Tarnowie przed wojną wolno stojących, no ponad 10, kilkanaście przynajmniej. Wszystkie zostały zniszczone. To ile było, jaka była liczebność tutaj Żydów przed wojną? Przed samą wojną połowa prawie mieszkańców, a przed samą wojną mieszkańców było 56 tysięcy, z tego jakieś 25 tysięcy to byli Żydzi. Żydzi bardzo różnych ugrupowań, ale też różnych pod względem religijnym, ortodoksji religijnej, bo to byli i tak zwani ortodoksi, czyli wyznawcy jakby regularnego judaizmu, byli Żydzi postępowi, którzy mieli swoją synagogę, tempel zwaną przy ulicy Anny, świętej Anny. Byli w końcu Hasydzi, a więc ci, którzy dzisiaj są uważani za najbardziej ortodoksyjnych, z pejsami, odpowiednie stroje kultywujące, to byli Żydzi, których reszta tych Żydów ortodoksyjnych, postępowych, no z wielkim trudem tolerowała, ponieważ żarliwość religijna była tak, tak wielka, tak manifestacyjna, że to zawsze jakoś tak drażniło tych Żydów bardziej postępowych. To zresztą w Izraelu podobnie jest do dzisiaj. Rozumiem. To przejdźmy do następnego miejsca. Stoimy teraz przed łaźnią żydowską. I jaka jest historia tego miejsca przede wszystkim? No właśnie, to jest łaźnia żydowska, bo często Tarnowianie mówią mykwa. Co jest do jakiegoś stopnia prawdą, ale nie całkiem. Łaźnia żydowska, którą zbudowano tuż na początku XX wieku, służyła, jak sama nazwa mówi, no celom kąpielowym. Na piętrze mieściły się prysznice, wanny, zresztą ja pamiętam jeszcze w szkolnych latach można było korzystać z tej łaźni jako łaźni, ale istotą tego budynku jest właśnie to, co się zawiera w nazwie mykwa. Mykwa, czyli obrzęd obmywania. W religii żydowskiej jest zwyczaj, należy przed każdym szabatem, a więc wieczorem, po południu, w piątek, obmyć całe ciało. Oczywiście dotyczy to mężczyzn. Mykwa to jest basen z określoną ilością wody. Ona musi mieć pewne proporcje, pewne zasady. Musi być trochę deszczowej wody, musi być to woda przepływająca. Basen odpowiedniej objętości. A gdzie te wszystkie, bo tutaj był Pan wymieniał, ile mniej więcej musi być takiej, a takiej wody, co trzeba, kiedy. Gdzie te wszystkie zasady są spisane? O, wszystkie zasady, o których mówimy, one są zapisane w Starym Testamencie. Jeśli dobrze postudiować, tam jest wszystko określone bardzo dokładnie. Pytają czasem ludzie, siedmioramienny świecznik, dlaczego taki święty nie był. Jest wszystko opisane. Właściwie każda czynność, każda okoliczność, do których zastosowują się pobożni Żydzi, jest skodyfikowana przed tysiącami lat w Piśmie Świętym, w Biblii, inaczej mówiąc w Torze.
Czyli trzeba się wczytać po prostu. Tam się znajdzie odpowiedź na każde pytanie, a jeśli nie znajdujemy takiego wyraźnej wskazówki odpowiedzi, no to już zostaje nam rabin, który odpowiednio interpretując, znajdując odpowiednie rozwiązania, pomoże nam zrozumieć, zinterpretować, wyjść z jakiejś skomplikowanej sytuacji. Weszliśmy na teren cmentarza żydowskiego, który jest, według Żydów, jest to ziemia święta. Ziemia, w której spoczywają zmarli, jest świętą, jest własnością tych zmarłych aż po kres świata. Nie praktycznie w judaizmie, z rzadkimi bardzo wyjątkami, nie istnieje pojęcie ekshumacji. Człowiek, który leży w ziemi, ma w tej ziemi spoczywać, aż przyjdzie koniec świata. Pan Bóg wezwie nas wszystkich na sąd ostateczny, wszyscy wstaną i nie ma takiego pojęcia, że cmentarz można zniszczyć, że można ekshumację przeprowadzić, że te szczątki można gdzieś przenieść. One powinny tutaj na wieczność trwać. Cmentarz jest ziemią świętą, dlatego wchodząc na teren cmentarza należy mieć nakrycie głowy przez uszanowanie. Jeśli jest się kobietą, to nie jest obowiązkowe, ale kobiety żydowskie, bardzo ortodoksyjne, również wchodząc na cmentarz zakrywają głowę chustą przez uszanowanie dla tego świętego miejsca. Bardzo typowe dla cmentarzy żydowskiej ustawienie takiej pionowej tablicy kamiennej, nazywa się macewa, którą stawia się w rok po śmierci zmarłego. Po pogrzebie zostaje mogiła, żeby przez rok trwała tak, jak jest, i w rok po śmierci stawia się pionową tablicę z odpowiednią inskrypcją, współcześnie oczywiście te najważniejsze identyfikacyjne elementy, czyli kto tu leży po prostu. Wcześniej większa część tego tekstu poświęcona jest odwołaniu do Boga albo też charakterystyka tego człowieka, taka bardzo, bardzo wzniosła. Co? Tak. Jak wyglądają obrzędy? A no właśnie, bo to jest tak bardzo... Czym się różnią właśnie pod tym kątem? No więc już po części powiedziałem, to znaczy kwestia tej własności, świętości ziemi. W chrześcijaństwie, w innych religiach można szczątki przenosić. W religii żydowskiej, po pierwsze, zmarły powinien jak najszybciej trafić do ziemi cmentarnej. Najlepiej tego samego dnia, najlepiej jeszcze przed zachodem słońca. Powinna go ziemia jak najszybciej przyjąć. Oczywiście w dzisiejszych współczesnych warunkach tego nie zawsze się przestrzega. Kwestia zaproszenia rodziny na pogrzeb, ale ortodoksyjni Żydzi przestrzegają tego. Ciało się przygotowuje do spoczynku wiecznego specjalnie. Ciało powinno być w takiej postaci, w jakiej Pan Bóg nas stworzył. Czyli żadnych szat, żadnych ozdób, żadnych elementów poza cielesnymi. Do tej przygotowania zmarłego, do złożenia go w ziemi służą specjalne bractwa, osoby przeszkolone specjalnie, które dokonują oczyszczenia zwłok. I tu właśnie w Tarnowie na cmentarzu mamy taki budynek, który się nazywa Beit Tehara, czyli dom oczyszczenia. To bardzo rzadki budyneczek, który na cmentarzu tarnowskim przetrwał z całym wyposażeniem, co jest bardzo ciekawe. I jak widzimy, ten budynek ma z jednej strony drzwi i z drugiej strony drzwi. Tymi drzwiami wprowadza się zwłoki leżące na marach, nagie, tylko zawinięte w całun. Zresztą czasem ludzie pytają, w jaki sposób się chowa zmarłych. Ja zawsze odwołuję, a przypomnij sobie, jak się przedstawia sceneria męki pańskiej i grobu pańskiego, prawda? Jak tego Chrystusa przedstawia się w kościele? No więc nagi, zawinięty w całun, czyli w tkaninę, ręce złożone na piersiach, wyprostowany.
I tu właśnie za chwilę wejdziemy, pokażemy, jak wygląda ten obrzęd obmywania. Jak mówiłem, ten budynek ma dwoje drzwi. Przez te drzwi nieczyste wprowadza się zmarłego i tu się kładzie na tym stole betonowym. To jest bardzo ciekawy zabytek. Przetrwał od czasów przedwojennych. Nie tylko sam budynek, ale i ten stół do obmywania zwłok. Tu była kiedyś doprowadzona woda. Zgodnie z zasadami religijnymi jest określona pewna ilość wody niezbędna do tego, żeby to ciało zostało wystarczająco obmyte, żeby było przygotowane do pochowania. Woda spływa, nadmiar wody spływa. Zmarłego po obmyciu zawija się w całun. No, współcześnie, czyli przez ostatnie stulecie co najmniej, zmarłego się wkładało do trumny i wyprowadzało się tymi drzwiami na cmentarz, już czyste, obmyte, gotowe, aby to ciało ziemia przyjęła. Jak się chowa zmarły? Ja już mówiłem, że ciało w Bejtaharze, w tym domu oczyszczenia, jest nagie, poza tym, że jest owinięte w tkaninę. I tradycyjnie właśnie tak powinno do ziemi trafić. Chodzi o to, aby ciało jak najszybciej ziemia przyjęła. Z prochu powstałeś i obrócisz się w proch, trafisz do ziemi. Oczywiście w dzisiejszych czasach jest to ze względów sanitarnych niedopuszczalne, aby gołe zwłoki chować. Nie tylko dzisiaj, bo już od końca XIX wieku na naszych terenach administracja austriacka zabroniła tego tradycyjnego pochówku, tylko nakazano chować w trumnach, no, względy sanitarne. I to był dla Żydów bardzo trudny do przyjęcia rygor. Starali się omijać te przepisy. Współcześnie w ten sposób się ten przepis stara ominąć, a raczej zachować ten pierwotny nakaz chowania ciała do ziemi, że się nawierca otwory w dnie trumny. A więc taki próba dostosowania tradycyjnego prawa do prawodawstwa, przepisów administracyjnych, które jakoś tam niezgodne są z tym. Wszystkie te macewy, czyli te nagrobki kamienne, one są zwrócone w jednej linii, czyli w kierunku wschód-zachód. I to jest bardzo ważna zasada, ponieważ zmarłego chowa się tak, aby twarz jego spojrzenie było w kierunku Jerozolimy, to znaczy nogami w kierunku Jerozolimy, bo kiedy przyjdzie koniec świata, kiedy trąby anielskie ogłoszą, że przychodzi Mesjasz, będzie sąd ostateczny, będzie nas Bóg sądził, wszyscy wstajemy i idziemy w stronę Jerozolimy. A właśnie w tym kierunku, w Europie, tu w tym miejscu, gdzie jesteśmy, stąd patrząc, tam mamy Jerozolimę. Dlatego wszystkie te nagrobki tak są ustawione. Wszystkie zwłoki na tym cmentarzu są, i nie tylko na tym, ułożone w kierunku wschód-zachód. A dlaczego na grobach kładzie się kamienie? A no właśnie, tutaj widać, no to na tym grobie są takie specjalne kamyczki malowane przez dzieci, które w tym pogrzebie uczestniczyły, w tym pochówku. Tu widzimy też kamyki. To jest stary zwyczaj z czasów jeszcze, kiedy Żydzi koczowali, kiedy zmarłych chowano w przypadkowych miejscach. Nie byli osiedleni na jednym miejscu Żydzi. I wówczas ten grób należało jakoś oznakować. Oznakować, żeby wiedzieć, gdzie ten zmarły został pochowany, ale też dlatego, że ja już wcześniej wspomniałem o tym, Żydzi należący do rodu kapłanów, są Żydzi z rodu Lewitów, ci, którzy umywali ręce kapłanów w świątyni i kapłani. Otóż kapłani nie mają prawa, albo inaczej, zakazane jest dla kapłanów wstępowanie na cmentarz, dotykania grobów. Kapłan, który by się dotknął grobu,
zmarłego jest nieczysty. To pojęcie terefne, koszerne. Terefe, koszerne, czyli czyste, nieczyste pod względem rytualnym. Otóż oznaczało się groby gdzieś tam na pustyni, w jakimś miejscu to powszechnie widocznym, dostępnym, kamieniami, aby przypadkiem kapłan przez pomyłkę przechodząc nie dotknął tego miejsca. No i taki zwyczaj to się kultywuje się do dziś. Widać tutaj, jak jacyś Żydzi przyjeżdżają, odwiedzają te groby, znajdują swoich bliskich, albo po prostu stanął ktoś tutaj, położył kamyk. Tam widzimy, jakiś kamyk leży. To jest ten gest podobny do naszego współczesnego gestu zapalania świecy, który zresztą współcześnie Żydzi również praktykują. Rozumiem. Co ma pan teraz w rękach? Właśnie chciałem wskazać na ten znak, który tutaj został, taka szpara wykuta. To jest ślad po mezuzie, właśnie czymś takim, zaraz opowiem, który na każdych odrzwiach, na prawej futrynie drzwi, we wszystkich, w całym domu, w wszystkich budynkach, tam gdzie pobożni ludzie mieszkają, należy umieścić taki zwitek. Mam tutaj oryginalny taki zwitek, pisany na pergaminie czy na papierze, ręcznie, z fragmentami Tory. To jest przede wszystkim tak zwane modlitwa Szma Izrael, czyli słuchaj Izraelu. Stąd też na obudowie takiej mezuzy jest literka Sz hebrajska. I tu kiedyś była umieszczona właśnie taki zwój Pisma Świętego, wchodzący do domu Żyd, dotyka, całuje, błogosławi w ten sposób dom. A ja tu mam taką mezuzę współczesną w obudowie takiej plastikowej, no i też taka może być umieszczona w czymś takim. A więc to jest taki ślad, który no, trzeba dobrze znać historię, żeby wypatrzyć ten ślad. W 60-tych latach, kiedy remontowano ten budynek, został zaszpachlowany. Ta szpara została zaszpachlowana. Przez wiele, wiele lat patrzyłem na taki cień, tylko taką smugę. Sobie myślałem, kiedyś jak będzie remont, to należy odkryć tą szparę. No i 3 lata temu skończył się kolejny remont w budynku i to świadectwo zostało odkryte.